mamy do czynienia z obiektem najprawdopodobniej z XIII, może z pierwszej połowy wieku XIV. I jest to raczej siedziba feudała, jakiegoś lokalnego, małego rycerza, jeśli tak to mogę ująć, ale chodzi oczywiście o status społeczny. Więc mamy do czynienia z rozwiniętym średniowieczem tak naprawdę. Może z momentem kolonizacji tych terenów w XIII wieku, tej kolonizacji tak zwanej niemieckiej.